ciebie się cały świat ucieka. Przez różaniec twej pomocy czeka. Dziewico Maryjo, mówisz do nas, że chcesz być obroną i ratować dusze, które poną. Do ciebie się cały świat ucieka, przed różaniec tej pomocy czeka. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W miejscu, gdzie 101 lat temu objawiła się Maria, zaczęła się objawiać Maria. Dzisiaj stoimy przy ołtarzu, aby z Chrystusem i z naszymi sercami uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, aby wypraszać u Matki Bożej Fatimskiej potrzebne dla nas łaski. Zróbmy to z głębokiego serca, jednocześnie z dziecięcą ufnością, zanosząc przed jej tron nasze gorące prośby. A msza święta sprawowana w intencji o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla rodziny Bednarków i Karpiów oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych świętej pamięci Władysławy Bednarek i Czesława Karpia. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie, z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego.
z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Na moment usiądźmy. Każdy z nas pamięta z Ewangelii, bo słyszymy ją od dzieciństwa, że Jezus dokonywał cudów. Każdego dnia, kiedy wychodził z apostołami, działy się ich dziesiątki. Jedne zwykłe, tak jak, jeśli można to nazwać zwykłym cudem, uzdrowienie człowieka, który był głuchy, który miał uschłą rękę, który już bardziej spektakularny cud, który był niewidomy, a jeszcze bardziej taki, kiedy uzdrowił, wskrzesił córkę Jaira, czy młodzieńca z Najm, ktoś, kto nie żył, a ożył. Były to cuda na potwierdzenie, jak to mówimy, Jego nauki. My często nie zauważamy znaków Bożej obecności w naszym życiu. Bo ja sobie tak myślę, że takim małym cudem można nazwać to, że tu jesteśmy. Gdyby zapisało się 20 osób, nie przyjechalibyśmy tu. Powtarzam, małym cudem. Gdyby było mniej ludzi, nie wyszłaby ta pielgrzymka, byśmy nie przeżywali tego. W większości z nas, myślę, że w 99% jesteśmy tu po raz pierwszy. Uczestniczymy w tych procesjach, tak jak wczoraj i przedwczoraj, w niedzielę też będziemy. Ale przede wszystkim tak dogłębnie poznajemy to, co tu się stało. Te małe dzieciaki, mówiąc językiem współczesnym, które cierpliwie i zaangażowaniem oczekiwały kolejnego miesiąca, aby spotkać się z Maryją. I to słynne: ale musicie zachować tajemnicę. Dzieciaki, które bójka została za chwilę zabrana do nieba. Dzisiaj dla nas to jest trudne do zrozumienia. Jak to? Objawienia Maryja zabiera dziecko? To dlaczego ono nie pożyło?
Dlaczego nie cieszyło się życiem, ale zostało zabrane? Oczywiście do nieba, bo tak Maria obiecała, ale trudne do zrozumienia. I jednocześnie te wszystkie zdarzenia, wydarzenia, które otaczają tajemnicę fatimską i objawienia fatimskie, uczą nas jednej rzeczy, której nam ciągle brakuje. I zawsze o tym trzeba przypominać. Pokory wobec Boga. Pokory wobec tego, co związane z Bożą opatrznością. Małe dzieci, one biegały tu 2-3 kilometry, jeśli dobrze pamiętam, aby codziennie, żeby pilnować tych kust, czy krów, czy czegokolwiek, co pilnowały. I one potrafiły to czynić cierpliwie, jednocześnie nie obawiając się nawet więzienia. Mamy zachować tajemnicę. Otwórzmy się na te wydarzenia w kontekście naszych zdarzeń duchowych, które każdy z nas inaczej przeżywa. Ja jako ksiądz, wy jako świeccy przeżywa to bycie tutaj. I prośmy, pamiętając, że tu w niedzielę wrócimy, o pogłębienie naszej wiary. Amen. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga, naszego Ojca, który dał nam Marię, matkę swego Syna, za naszą matkę, za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował w pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże. Ciebie prosimy za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Marią, pocieszycielką strapionych, odnaleźli z braterskiej miłości, kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze do życia wiecznego. Ciebie prosimy o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla rodzin Bednarków i Karpiów. Ciebie prosimy o radość życia wiecznego dla zmarłych, świętej pamięci Władysławy i Czesława. Ciebie prosimy. Boże, nieskończenie dobry, który wysłuchujesz prośb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błaganie i przymnóż nam wiary przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii Pannie. Ona, przyjmując z niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła ze swojej dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błaganie z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół, pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą, Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, tutejszym biskupem, ordynariuszem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłym Władysławie, Czesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom. I nie wódź nas pokuszenie, ale nas zbaw ode Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczce. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Wielbiem, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Numer 5, Ave Maria. O pełen skarbów, łask oceanie, głębia Twa kryje nadziemski czar. Do Ciebie płynie serce naszych łkanie, modlitwa ufna, o wielki dar. O Panno wierna, Ave Maria, o łaski pełna, Ave Maria. W blasku dobroci, Ave Maria, bądź zawsze z nami, Ave Maria. O Panno wierna, Ave Maria, o łaski pełna, Ave Maria. Blasku dobroci, Ave Maria, bądź zawsze z nami, Ave Maria. O królująca w niebiosu w chwale, jakże przecudny, Matko, Twój tron. Przez życia drogi prowadź nas stale, daj wytrwać w dobrym, miłość daj swą. O Panno wierna, o łaski pełna, blasku dobroci, bądź zawsze z nami. O Panno wierna, o łaski pełna, blasku dobroci, bądź zawsze z nami, Ave Maria. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom, napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
na to dzisiejsze nasze podróżowanie, dalsze pielgrzymowanie i szczęśliwy powrót tu w niedzielę. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pod Ave Maria. O Fatimska Matko ma, niech mnie chroni dobroć Twa. Tak serdecznie proszę Cię, Matko, nie opuszczaj mnie. O Fatimska Matko ma, niech mnie chroni dobroć Twa. Tak serdecznie proszę Cię, nie, Matko, nie opuszczaj mnie. O Fatimska Matko ma, niech mnie chroni dobroć Twa. Tak serdecznie proszę Cię, Matko, nie opuszczaj mnie.